Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Jest niedziela i minęła 21. Jak jest niedziela i minęła 21, to czas na wasze ukochane, ulubione i długo wyczekiwane, bo cały tydzień, show internetowe. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Sunday Night Live, a wraz ze mną wydarzenia mijającego tygodnia, a właściwie może nie wydarzenia, a jedno wydarzenie, zobaczymy jeszcze, ile damy radę, bo się na pewno rozgadają. Arturo Novacco. Pod takim logo na Instagramie możecie mnie znaleźć, ale Marek mi zajął miejsce dzisiaj. Oraz mój braciszek. Gdyż przyjechałem w dresie sportowym i nie chciałem eksponować logotypu. Dzień dobry, wieczór. Marek Sekielski. Zaprosiłem was, bo porozmawiamy o waszym nowym show, który będzie konkurencją dla Sekielski Sunday Night Live. Nie, naprawdę świetny pomysł. I już pierwszy odcinek kiedy będzie? W poniedziałek. W poniedziałek. Wieczorem, po południu. Klub Gazety Polskiej. Tak nazywa się ten program. I to się tak robi. Klub Gazety Polskiej. O czym jest i co w nim będzie już za chwilę. Ale chciałbym zacząć nie od śmierci królowej angielskiej, choć to wydarzenie niezmiernie symboliczne i pewnie moglibyśmy długo o tym dyskutować. Nie chcę też rozmawiać o mądrzejszych lub mniej mądrych wypowiedziach rządzących polityków, których jak w każdym tygodniu nie brakuje. Natomiast chciałem z wami zastanowić się na poważnie, o ile można z wami cokolwiek na poważnie przedyskutować, coś, co ja nazywam Gaygate, czyli afera Kaczyński kontra Piński. Jarosław Kaczyński, prezes PiSu, i Jan Piński, youtuber. Teraz jest głównie youtuberem, dziennikarz. Jan Piński powiedział, że Jarosław Kaczyński jest gejem. Jarosław Kaczyński wytoczył mu proces. Ja może przeczytam parę słów dla państwa, którzy o tym nie wiedzą i nie słyszeli. Z gazet Wyborczą cytuję. Prezes PiS podnosi w pozwie, że Jan Piński podał nieprawdziwe informacje o jego życiu intymnym, a gdy pozwany chce przedstawić świadków, ma na prawdziwość swoich słów. Sąd mu oddala wnioski, mówi pełnomocniczka dziennikarza, mecenas Anna Cholewińska. Powodem procesu są publikacje pozwanego, pisze Wyborcza, który podał na YouTubie i Twitterze, że Kaczyński chadzał przed laty na gejowską pikietę przy stołecznym dworcu centralnym, zaś w latach 90. wdał się w romans z oficerem wojskowych służb informacyjnych, którego mu podstawiono, ponieważ obaj byli wówczas śledzeni, istnieje podejrzenie, że zrobiono im zdjęcia. Opisuje sprawę Wyborcza. Jan Piński utrzymuje i powtórzył to na tej jedynej dotychczasowej rozprawie, że iż widział fotografię Kaczyńskiego z mężczyzną pod prysznicem oraz że z jego wiedzy wynika, iż więcej tego typu kompromatów przechowuje nielegalnie Antoni Macierewicz, który hakuje w ten sposób najpotężniejszego polskiego polityka. Sądowe przesłuchanie Pińskiego, podczas którego dziennikarz powtórzył, że jego zdaniem prezes PiS atakuje mniejszości seksualne, bo sam jest niewyautowanym gejem hipokrytą, to dowód dopuszczony przez sędziego Karola Smagę. Trzecim są dołączone do odpowiedzi na pozew publikacje świadczące o agresywnym stosunku Kaczyńskiego do ruchu LGBT. To są cytaty. Wszystkie pozostałe wnioski Pińskiego, w tym o powołanie licznych świadków i biegłego seksuologa, który wypowiedziałby się na temat tożsamości płciowej pozywającego, zostały oddalone. Pełnomocnicy pozwanego natychmiast złożyli sprzeciw z myślą o ewentualnej przyszłej apelacji. No i tak, kwestia pierwsza. Czy w ogóle o tym mówić? Gazeta Wyborcza to już jest kolejny tekst. Piotra Głuchowskiego. Były dwa, a to jest Piotra Głuchowskiego też tekst, tak. Czy o tym mówić, tak? Czy mówić o tym, że Piński nazwał Kaczyńskiego gejem, że twierdzi, że widział fotki nagiego prezesa z innym mężczyzną pod prysznicem,
czy w ogóle to relacjonować ze względu na to, że Jan Piński to nie jest ktoś, kto ma jakąś szczególnie dobrą reputację w środowisku dziennikarskim? Powiem tak, a czemu nie relacjonować, czemu o tym nie mówić? No, staje się Washington Post o tym pisze, staje się gdzieś brytyjska prasa również na ten temat wzmiankowała. Sprawa jest ciekawa o tyle, że Jarosław Kaczyński jest niekonsekwentny, dlatego że przypomnę, że na temat jego orientacji no, mówiły bardziej znane osoby. Mam myśli Roberta Biedronia, zdaje się, no, były zawalowane tego typu wypowiedzi. Lech Wałęsa. Lech Wałęsa. Ja już nie wspomnę o Stonodze, który chyba jest jednak lepsze zasięgi robił niż Piński. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. Jednak on tam hardkorowo bardzo sobie używał po Zbigniewie Ziobro oraz po... Wśród naszych widzów Jan Piński ma też swoich ulubieńców, zresztą piszą, żeby Jana Pińskiego zaprosić tutaj do Sekielski Sunday Night Live. No, przepraszam. No i dziwi mnie akurat, dlaczego sobie wytypował Kaczyński Pińskiego, żeby go pozwać. No, albo go nie lubi, albo zabolało go co innego. To znaczy, bo to jest nowość rzeczywiście w tych wypowiedziach na temat orientacji prezesa. No trudno się dziwić, prezes jest starym kawalerem, tak, więc to jest oczywiste, że tego typu jakieś insynuacje mniej lub bardziej prawdziwe są przedmiotem jakiejś publicznej debaty, są podnoszone. Myślę, że najbardziej zabolało go to, że jest hakowany przez Macierewicza, to boli Kaczyńskiego i on chyba rzeczywiście nie może tego odchorować i stąd ten proces. A sam proces, no proces jak proces. No sędzia moim zdaniem ma już gotowy wyrok w głowie. No, odrzucił wszystkie osobowe wnioski dowodowe, zostawił przesłuchanie sobie stron. Przesłuchanie stron musi zrobić. I albo uwzględni pozew Kaczyńskiego, twierdząc, że po prostu no, no to nie miało żadnego sensu, że to narusza dobro osobiste Kaczyńskiego, no, nie poparte żadnymi dowodami tego typu insynuacje, albo uzna, że nie jest naruszeniem dobra osobistych nazwanie, znaczy opowiedzenie o kimś, że ma taką, a nie inną tożsamość. Chcę tylko jeszcze na końcu powiedzieć, że homofobiczne wypowiedzi, które osób, które z własną seksualnością mają duży problem, to nie jest nic nowego, no to znamy tego typu figurę, jej uosobieniem był z najbardziej znanych osób Hermann Grer, tak? Taki austriacki duchowny, który był bardzo konserwatywny. Okazało się, że ma kilkaset osób na sumieniu, jeśli chodzi o nadużycia właśnie na tle homoseksualnym. O Marku Jędraszewskim bardzo poważni publicyści mówią, że też ma jakiś problem związany ze swoją seksualnością. Ja już widziałem takie teksty, wyjdź Marku z szafy, no bo też go to strasznie dręczy, więc tutaj Piński akurat ma rację. Ja myślę, i takie jest moje prywatne zdanie, no bo w końcu muszę je powiedzieć, że Piński robi sobie publikę, no czym bardziej po prostu szokuje, tym tych subskrybentów jest coraz więcej. I no, nie wiem, czy to jest dobry sposób na budowanie sobie oglądalności, właśnie uderzanie poniżej jednak, jak to się mówi? Pasa. Pasa, tak. Powiedz, Marku, ty coś mądrego. Wiesz co, no i wiecie co, ja tak sobie myślę, że z jednej strony jakby nie znam w ogóle Jana Pińskiego osobiście, więc nie wiem, czy to jest facet, który jest w ogóle poważny, czy to jest jakiś taki bojówkarz, czy bardziej wariat. Nie mam pojęcia. No jego przeszłość dziennikarska no nie jest jakaś godna pochwały. No, generalnie silne związki z Ligą Polskich Rodzin jeszcze za tej poprzedniej kadencji PiSu. I on chyba był prezesem telewizji, czy nie, nie, on Dyki? był szefem Taja. W Wiadomościach tam coś tam. To jakby Gierty go tam ulokował, no więc jakby Gierty się dzisiaj przefarbował, więc być może Piński też, natomiast zgadzam się z tym, co mówi Artur, że w sytuacji, kiedy osoby, które się bardzo homofobicznie wypowiadają, które no, tak naprawdę budują kapitał polityczny w dużej mierze na sianie nienawiści do mniejszości seksualnych, same są homoseksualne. No, ja osobiście nie miałbym skrupułów, gdybym miał takie informacje, żeby to ujawnić. Uważam, że w takiej sytuacji można to robić. Przykładów, tak jak mówiłeś, Artur, jest wiele. No, i biskupi, i arcybiskupi, i kardynałowie, o tym Fryderyk Martel świetnie pisał w Sodomie, że no tam co drugi kardynał pewnie jest homoseksualistą. Mhm.
Co część, czy czwarte nawet. Czy nam część świadomie, część ukrycie, no, część, część nienawidzi tego i być może tak jest z Jarosławem. Natomiast pytanie jest takie, czy on rzeczywiście ma taką wiedzę i czy ta wiedza jest autentyczna, czy to są jakieś, czy to jest gra taka na, nie wiem, na budowanie swojej pozycji dzisiaj, nie wiem. No dobrze, ale moje pytanie jest, czy należy o tym mówić, zajmować się, tropić, szukać, jak do tego powinny podejść ale media? Dlaczego tak? Nie, no. A, czyli media robią źle. Bo tylko Wyborcza to opisuje. No tak, no bo media, powiedzmy, te niepisowskie media, no nie chcą się zachowywać być może jakoś niewłaściwie, nieetycznie właśnie, no mają, bo tu jest jakiś etyczny problem na pewno w tym wszystkim, nie? I się trzeba zastanowić głęboko, jak to robić i w jakiej formie. Natomiast no, te media, powiedzmy, niepisowskie są porządniejsze od tych mediów pisowskich, bo one, jeżeli dostają tam prikaz z góry, że mają kogoś zmieszać z głównym, no to robią w ogóle bez mrugnięcia okiem, nie? No te media po drugiej stronie są bardziej porządne i może z tego to wynika, no, z takiej poprawności trochę politycznej, nie? Że to jest jednak sfera seksualna, ona jest prywatna, okej, jest prywatna, natomiast no Jarosław Kaczyński mówi nam od wielu lat, jak mamy żyć, nie? I trochę nam poniekąd zagląda pod kołdry, co my robimy. No to no ja wiem, możemy zaglądać chyba jemu, no. Jasne, tylko tutaj nie ma dowodu. Znaczy... Nie, o ile są dowody, tak, bo jeżeli to jest znaczy... wyssane z palca i po prostu taka próba budowania jakiegoś swojego kapitału, nie wiem, swojej marki osobistej, nie wiem, czy czegokolwiek innego. No to jest parszywe. To jest kurestwo zwykłe, no. Nie, tylko on mówi, że widział zdjęcia, jak rozumiem, ich nie ma, bo mówi, że widział. Nie przedstawił żadnych zdjęć. Oficer, o którym zdaje się mówił, tak rozumiałem w te wcześniejsze wypowiedzi Pińskiego, czyli Piotr Polaszczyk, nie potwierdza, że łączyła go jakakolwiek intymna relacja z Jarosławem Kaczyńskim. I jest jeszcze jedna moja wątpliwość z tym związana. Czy wyobrażacie sobie, że gdyby w WSI były papiery takie, gdzie jest Kaczyński na Golasa pod prysznicem z innym facetem, że to by nie wypłynęło? No ktoś by to miał na pewno w jakiś, no, to by było pokopiowane. Było dużo okazji, żeby to odpalić. Wiesz, to nie jest tak, że dopiero Macierewicz tak, odkrył tę teczkę. Tak. To na pewno nie byłoby tak, że Macierewicz jako jedyny by był posiadaczem takiej kopii, nie? Znaczy tutaj mi się troszkę mało to składa. I też. Znaczy, no startowanie jest takim tematem po prostu, no to musisz mieć po prostu coś, nie? Bo takich jakichś przypuszczeń, gdzie ktoś mówił, że coś słyszał, coś widział, no to było już mnóstwo. No ta cała... Nie, no na temat Kaczyńskiego plotek krąży mnóstwo. Tak. Znaczy, no siłą rzeczy będzie krążyło, no jest jednak jakąś postacią, która odgrywa jakąś znaczącą rolę w naszym życiu społecznym, trudno, żeby nawet obyczajowych jakichś plotek na jego temat nie było, nie? No, nie czarujmy się. No. Różnica jest taka między, wiesz, dobrym dziennikarzem Janem Pińskim jest taka, że dobry dziennikarz by publikował w momencie, kiedy ma dowody i jest w stanie się obronić. No. Tak. Ma świadków być może, natomiast rzeczywiście jakby no, nie rozumiem, nie jestem prawnikiem, ty Artur, znasz się lepiej na tym. Znaczy mnie dziwi co innego. Ciekawe jest, dlaczego ten sąd rzeczywiście jakby nie dopuszcza świadków, nie? O znaczy nie, no, ciężko być może. To rzeczywiście jest ciekawe. Może sąd wychodzi z takiego założenia, że Piński nie przyszedł z niczym do sądu, tak? Mhm. Znaczy w tym sensie, jeśli chodzi o jego obronę. I teraz dopuszczanie też takiego dużego ścieku ludzi, którzy będą mówili o pewnych spekulacjach, coś ze słyszenia, nie? No bo takie są to wnioski dowodowe. No to nie są ludzie, którzy przyjdą jak Duch Święty i orzekną. I to oczywiście, Jarosław Kaczyński jest homoseksualistą. Gdyby on zawnioskował, że przyjdzie ktoś z jakimś zdjęciem, tak, to myślę, że sąd na pewno by dopuścił taki dowód. Natomiast jeżeli no, ma być to spekulacja, to byśmy mogli, no, nie wiem, kilkaset osób pewnie przeprowadzić do tego sądu. Każdy powiedział, że tak mu się wydaje, że tak słyszał, no, a biegły, no to wiesz, no to jest upokarzające. Tak jak gdyby ktoś powiedział o tobie, tak, że masz takie, a nie inne skłonności i zupełnie tak dupy i dopuścił, wnosił o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, który to stwierdzi. Mi się wydaje, że sam wychodzi z tych motywów, nie? Natomiast dziwi mnie to i rzeczywiście to jest temat, dlaczego Kaczyński ściga takiego Pińskiego, tak? No a nie ściga o tego typu insynuacje, nie wiem, Wałęsę na przykład, Roberta Biedronia, tak? No wydaje się, że to są ludzie o wiele bardziej poważniejsi, no przy całym szacunku dla Pińskiego, tak, niż on. I mówię, i to go chyba bardzo boli, właśnie ta konstrukcja, że jest, że tak powiem, na smyczy Macierewicza Kaczyński, bo są na niego jakieś tam papiery, zdjęcia, filmy i no, takie z obyczajówką jakąś. No pompuje Pińskiego w tej chwili na pewno tym pozwem. Dokładnie. No dokładnie, no bo nawet jeżeli są, to orzeknie, to zadośćuczynienie to nie jest jakaś wielka kwota, to w porównaniu z jakimiś, no nie wiem, nie znam się na tym,
z jakimś kapitałem tej jego publiczności, która te programy ogląda, bo ja nie oglądam. No tak, ale no chodzi jakby o to, że ja Jampiński do więzienia nie trafi za coś takiego, nie? No, to wiesz, no... Raczej. Nie, to jest cywilny, no. Nie, to jest no cywilne, nie, no dlatego mówię, no jakby, więc rzeczywiście sens wytaczania procesu, rozumiem, że gdyby to była jakaś duży ośrodek medialny, który zaczyna kampanię i insynuacji i nie pokazuje dowodów, no to jest, sytuacja jest inna. Ja zaraz zobaczę, bo nawet, wiesz co, nie sprawdziłem. A jaką kwotę? Jakie zasięgi kanał Jana Pińskiego na YouTubie, 134 tysiące subskrybentów. No tam rośnie trochę, bo jakiś czas sam patrzyłem, też ma ponad stówkę. To, nie? To nie jest to jest bardzo dobry wynik. No, on zaczął żyć jakby od tego wątku gejowskiego. No. Wiesz, a z drugiej strony to też tak sobie pomyślałem i nie wiem, może przejdziemy troszeczkę do innego tematu, to jest to, że to jest rzucony jakiś temat, który sobie żyje w zasadzie, no bo Piński, nawet jeżeli będzie miał jakieś 10, 20 czy 30 tysięcy zapłacić Kaczyńskiemu, to nie będzie podejrzewał do niego taki wielki problem. To jest tak samo jak z tymi reparacjami teraz wojennymi. No to jest wrzutka wrzucona i albo jesteś, wiesz, nie Polakiem, który to kwestionuje, albo idziesz na hura z nami i wiesz, tam są jakieś obliczenia, jakieś biliony euro i to wstawia w bardzo kłopotliwej sytuacji opozycję. Wczoraj rozmawiałem ten temat ze znajomym. A dlaczego? Opozycja powiedziała, że come on, no chcemy reparacje. Aha, no to nie słyszałem. Znaczy, no tak już mówią, wiesz, znaczy na początku się trochę zamotali, bo oni od początku powinni mówić, tak, super, wystąpną reparację, załatwcie to i tyle. Tak, no. Nie, no macie doświadczenie już, nie? Załatwiliście KPO, teraz załatwicie reparację. Teraz załatwicie reparację, za chwilę jeszcze tutaj Żydzi przyjdą odbudowywać Warszawę za to, że Niemcy zniszczyli getto. O tak, tak. W 44. Tak. Nie, ale to mówię, ale... No wiesz, to różne konstrukcje są możliwe, nie? Ale to wiesz, dzisiaj. To jest taki rzucony temat, wiesz, tak samo jak z Wrakiem Smoleńskim, pamiętam, przed wyborami którymiś, nie? To nie jesteście za tym, nie? I odżegnywanie właśnie czci i wiary ludzi, którzy tego nie chcą, ale myślę, że tutaj trzeba docenić Jarosława Kaczyńskiego za to, że to był bardzo dobry ruch z jego strony, bo z całą pewnością znajdzie się taka grupa osób, i to nie mała, która będzie w to szła, czyli będzie bardzo kibicowała prezesowi. I jest pytanie właśnie w tym wszystkim, żeby się zaczyna trochę do wyborów. Ale żeby to zagrało, to musi być jakaś gwałtowna reakcja opozycji. Nie? Jeżeli opozycja nie popełni błędu, czyli właśnie... Już się wycofali z tych głupich różnych wypowiedzi. Tak, no. Już teraz właściwie wszyscy mówią tak, chcemy reparację, załatwcie. Jak prezes potrafi, go tam bardzo kochają w ogóle w Niemczech. Na pewno sprytnie to zrobi. Tak, tak. Tam... Chociaż nie, sam prezes chyba wiadomości nie... będą miały kolejny dowód, jakby kolejny... Zabrakło mi słowa, no. Dowód. Kolejny powód, żeby pokazywać für Deutschland, Tuska. A, no nie wiadomo, zmienił się prezes. O. TVP. A to ciekawe właśnie było, nie? Słuchajcie, ja tylko chcę powiedzieć, że bo ty, tak, to sobie kpimy z tego prezesa, że on w Berlinie załatwi, nie załatwi nic w Berlinie, bo on 33 lata temu był we Wiedniu, on się przestraszył kulturowo Europy Zachodniej i on już nie pojedzie teraz do Berlina, bo przecież to samo jest. On jak Gomułka, jego bali się Gomułkę wypuścić w ogóle na zachód Europy, żeby nie zwariował, nie? I może prezes był tam i zobaczył coś takiego, co sprawiło właśnie, że on wrócił do tej Polski. Biedny prezes. I został, Polska i mu tak zostało. A może zobaczył coś, po czym stwierdził, że będę kawalerem. Ja tak się zastanawiam, co on tam mógł zobaczyć. W tym 33 lata temu, czyli 89, tak? Mniej więcej. Mm. No. Gdzie tam prezesa jakaś nieczysta siła poprowadziła? Zło. Patrz, zobacz, ale jaki paszkwilant, nie? Nie, nie, ale tak czemu? No, ale Tomek, zakładam, że skoro zobaczył coś takiego, że on nie chce nawet o tym mówić. Ja cytuję prezesa tylko. On nie chce o tym mówić, co to było. No przecież ja jestem tu wierny jak najbardziej, nie? To się zastanawiam, co takiego prezes zobaczył i co go tak trzyma, co go tak usiedliło, co to za traumatyczny widok, że on już wie, że ta Europa to jest, wiesz, zła. No dobrze. A w końcu kiedyś musimy dojść do tego. Jakby, co zobaczył prezes? Co się stało prezesowi, że jest taki, jaki jest? 33 lata temu. No bo to, że z nim coś jest nie tak, to chyba nie mamy. Ale to, słuchajcie, no, jest trop pewien. Znaczy ja uważam, że trzeba się dowiedzieć, z kim był. Może. Trzeba przeprowadzić śledztwo, słuchaj, rekonstrukcję dokładną. Pracujesz dla Niemca teraz? No. To może tam... Trochę Deutsche Marków. No, macie tam relacje. Na podróż i wysyłaj tam swoje, wiesz. No. Oj, nawet owczarki niemieckie. Nawet nie...
Nawet ci nie będę odpowiadał, bo to jest poniżej wszelkiej średniej. Szachmatle, maczki. No. A co słuchajcie, właśnie, co z Kurskim? Ja myślę, że Putin dał dobre pieniądze za Kurskiego i stwierdził, że ten Pieskow to jest słaby zawodnik, że on musi sięgnąć po kogoś skutecznego. No, słuchaj, Barcelona sięga po Lewandowskiego, więc... Diabeł wiesz, Lewandowski znowu strzelił. I dwie asysty, czy jedna asysta? Dwie, ale ostatnio też w ogóle podał jak na treningu piłeczkę koledze. No, powiedzmy sobie szczerze, że przeciwnik nie był zbytnio wymagający, ale no, ciekawy mecz we wtorek. No, wszyscy czekamy. Dobrze, ale poczekajcie, mnie nie, no, bo my to, no, Kurski. Kurski. No ja nie wiem, nie, to znaczy, wiesz co, powiem ci tak, no słyszymy, że gdzieś tam komuś podpadł i Kaczyński go zawsze broni, bo on pewnie przyjeżdża wieczorem, wiesz, z gitarą, pograł, pośpiewał prezesowi. Nie? I mówił prezesie, kotu, ja tu za prezesem, kotu, ja mam taką kotu. Krzywdę i w ogóle i tak dalej. I prezes miał do niego cierpliwość, ale cierpliwość stracił. I no, postawił na tego młodego człowieka, 41 lat, tak? Mhm. Jestem ciekawy, co to z tego wyniknie. A co z Kurskim? Nie wiem, no mówią, że w rządzie będzie odpowiadał za propagandę, czyli w zasadzie niewiele się zmieni, nie mam tylko zdania. Za mniejsze pieniądze zdaje się. Wydaje mi się, że gdyby to było jakieś utrącenie Kurskiego, to by wyciekło coś ciekawego na niego, żeby jakby go zglebić jeszcze bardziej, pokazać, że ten ruch był, więc nie wiem, co oni tam szykują. No. Będą za chwilę jakieś wybory, jedne, drugie, nie wiem. Jeśli będę. Nie rozumiem, bo sterowanie jakby, no pewnie Kurski może sterować telewizją z Nowogrodzkiej, nie ma to większego znaczenia, jakby skąd będzie wykonywał tam. No nie do końca, zobacz, odwołali Disco Polo tam przy przekopie Mierzei Wiślanej. Przynajmniej w kwestii doboru repertuaru muzycznego. Nie, pojawił się podobno, czytałem, że pojawił się w wiadomościach chyba wczoraj jakiś zapowiedź jakiegoś kulturalnego wydarzenia, coś, że kultura się pojawiła. W telewizji będzie tak. Kultura w końcu jakaś, tak? Nie, no, pojawiła się jakaś informacja i wiadomość na ten temat, poza zapowiedzią Sylwestra z Jedynką, no, czy tam z Dwójką. Nie będzie chyba już Sylwestra z Jedynką w tej sytuacji. Nie wiem, jakby... I zapadła smutna, taka cisza wymowna. W moim życiu to niewiele zmieni. A, nie opowiadaj. Nie mam telewizji. Marek, tak. Jak nie masz telewizji? No, nie. Zawsze szukasz kogoś na Sylwestra, żeby był popcorn i Sylwester. Żeby pożyczyć jedynki. Płyty Zenka, ja żeby pożyczyć... Ale oczywiście. Marek wszystko śpiewa. Ja wiem. No. Marek to jest taki nasz rodzinny Zenek. Mam taki zestaw do karaoke w domu. No. Ale tylko z piosenkami Zenka. Tylko z jedną piosenką Zenka, bo to jest taki prosty chiński. Który? No, Zielone Oczy, czy tam... Tak, a to jest jego? Zenka, a kogo? Zielone Oczy? Nie. Ja znam tylko... Trochę przez... jakbyś hymnu Polski nie znał. Tak? To Przez te Oczy Zielone, Przez te tak? Oczy Zielone, tak. A czemu Zielone? Tak się zastanawiam, nie? No, Zielone Oczy ja znam tylko w ogóle tą piosenkę jego z reklamy AGD, bo tam w ogóle poza tym nie znam, nie? To sobie porozmawialiśmy na poważnie o Kurskim, nic nie wiecie. W ogóle po co ja was zaprosiłem do programu? Ty pracujesz w mediach. Ale we wrogich. Ale w pamiłych. Za to. Ale dobrze, już wiem, przypomniałem sobie, po co was w ogóle zaprosiłem i po co zanurzam. Przyjęliście jakieś rozmowy tam między Kurskim a tym, bo ponoć macie taką maszynę, że teraz w ogóle szachuje Pegasusa, macie jakiś odsłuch, przepływ. A czy macie, czyli kto? Przechwyt. No tam Niemcy wam dali tam po maszynie takiej. Dobrze, już przypomniałem sobie, dlaczego was zaprosiłem, psując sobie swoją audycję. Przez to zupełnie. No, jest już tak zepsuta, że już się nie da bardziej zepsuć. Jak ciebie nie ma, to akurat całkiem dobrze idzie. No. Słuchajcie, zaprosiłem was, ponieważ rusza klub Gazety Polskiej. Tak. Nie wiem, co na to Sakiewicz, czy nie wytoczy wam procesu, że to tak blisko, ale klub Gazety Polskiej. I co to będzie? Wiesz co, już nosiliśmy się z takim zamarem, z Markiem od wakacji. Stwierdziliśmy, że dużo dobrych case'ów się marnuje. Gazety prawicowe mają to do siebie, że nie są utrzymywane przez czytelników, tylko przez rynek spółki Skarbu Państwa. No to jest takie parszywe, myślę sobie, ale no niestety taką mamy rzeczywistość. I tam jest taki totalny, publicystyczny chłam, to tak trzeba chyba nazwać. I to są... Ja miałem przez tydzień możliwość zapoznawania się z tym i sobie się tak zastanowiłem po prostu, że no to jest nieprawdopodobne po prostu, jakie to jest dyletanckie, takie...
W ogóle kompletnie nieprzygotowana redakcyjnie nawet. Nie, mam takie wrażenie, że ktoś tam z czapki jakiegoś... No i co, i dacie radę ja czytać to, co tydzień? Ja mam wrażenie, że my czytamy zupełnie inne gazety. No to opowiedz, Marku, troszkę pozytywów. Dla mnie to jest taka czysta poezja, taka ludowa. Z patosem, okej, okay, z patosem, ale taka z czułością. Z taką wrażliwością. Objaśniająca świat. Z sercem też. Bardzo prosty jest ten świat. Tam są takie treści, takie ładnie opakowane. Ja myślę, że przystępne dla każdego. Nie wymagające jakby myślenia za bardzo. Nie ma tego bo tam za dużo argumentów tam nie pada, bo argumenty jakby szkodzą, wiadomo, bo jak się, zwłaszcza jak ich nie ma. Ale jakby język jest taki poetycki. No grafomański bardzo oczywiście. Natomiast czyta się to bardzo przyjemnie i jest bardzo zaskakujące. Ale czy dacie radę? Bo to wiecie, to jednak siada na psychę. Obcowanie z, a czy dla ciebie z chłamem, a dla ciebie no jednak z czymś wybitnym. Więc wiecie, ja czuję, że rosnę. No. Nie tylko od jedzenia, zbyt dużej ilości jedzenia, ale też jakby tak duchowo. Duchowo? Tak. Że to cię pompuje. Czyli wreszcie staniesz się prawdziwym Polakiem. Tak. Ale będziesz musiał zmienić nazwisko, wiesz, nie? Mając takiego brata, ja, wiem, ja myślę też, nad tym. No. Myślisz nad tym? Myślę nad tym. No. Sakiewicz. Może? Marek Sakiewicz. Krzysiu, czy mamy face-upa, którego zrobiłeś ostatnio Tomasza Sekielskiego z Tomaszem Sakiewiczem? Ja się... A ty wytrzymasz? Nie, wiesz co, tak już zupełnie poważnie. My się fajnie przy tym bawimy, dzwonimy do siebie, podsyłamy sobie coraz to jakieś, bo dzielimy się w ogóle rynkiem prasy prawicowej, kto co czyta i uwierz, Tomek, że są tam rzeczy, które się ci nie śniły. Poetom nie śniły. Nie śniły. No dobrze, przykład, no bo tak na gładko nie będziemy tutaj rozmawiać. Na no ja nie chciałbym spoilerować no, widzów. Zachęć. Ale jutro na pewno postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kogo całował w pupę Krzysztof Ziemiec? Tak. W zeszły czwartek. W pupę? W pupę. Mm-hmm. W pupę. Ale w pupę jako tył ciała? No, znasz inną pupę? No. Trochę się pochylimy nad seksualnymi fiksacjami prawicy. Tak. Seksualnymi? Tak. Tak. Chodzi o to, że wskażemy w końcu, kto homoseksualizuje nasze dzieci. Kto homoseksualizuje nasze dzieci? I dlaczego minister Czarnek jest jedynym prawilnym obrońcą normalności? Tak. Marek, koniecznie musisz zmienić nazwisko, wydaje mi się, bo ja już czuję, co to będzie. Te rodzinne spotkania przy stole, kiedy ty zaczniesz... Podlasiu. Na Podlasiu. Kiedy ty zaczniesz rzucać tekstami z prawicowej prasy, no to wiesz, no to kiepsko będzie raczej. A ty z niemieckiej. Co z tą niemiecką prasą? No wiesz, no już zaczął czytać, wszedł już trochę w te tematy, zanurzył się. Zobaczy, że na te święta po raz pierwszy zacznie kolędy śpiewać. Czekam, kiedy do mnie zacznie mówić Volksdeutsch. Nie, no ale o tym będzie też dzisiaj. Będzie o Volksdeutschach też będzie. Tak? Też jest o Volksdeutschach? Oczywiście, no to wiesz, to jest bardzo prosty test. Ale, no, ale wiecie o tym, że w psychologii jest coś takiego, że człowiek przejmuje, jak zaczyna mocno nasiąkać pewnym środowiskiem, myślą... No Zelig. Zelig tak, ale Zelig bardziej dostosowywał się na potrzeby swoje partykularne. Tak przynajmniej zapamiętałem ten film, że on, wiesz, potrafił się dostosować do towarzystwa. Jak wchodził w wyższe sfery, no to był elegancki. Potrafił w każdej sytuacji się zachować. A tutaj bardziej mi chodzi o to, że wy, obcując z tymi gazetami, choć nie wiem, czy to nie jest ujma dla gazet, mówienie o tym, co wy czytacie gazety, czy wy nie nasiąkniecie po prostu? Znaczy, wiesz, ja przyniosłem taki mały stosik tych gazet i byłem teraz u mojej dziewczyny i ona tak przekartkowała to i mówi, rzeczywiście jest problem, nie? Że to jest takie groźne, żeby to czytać, bo tak ci to burzy pewną konstrukcję, znaczy, jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego niuansowania, zastanawiania się. A ten świat jednak w tej prasie jest prosty jak cep. I myślę, że to też ma taki swój urok, ale jest takim zagrożeniem takiego naszego lenistwa, żeby pewne rzeczy sobie nie problematyzować. No ale jest taka pokusa takiego właśnie czarno-białego świata, w którym no, nic więcej się nie dzieje. Są siły zła, taki manichejski obraz, tak, które się ścierają z tym dobrem. Mareczku, kto jest twoim ulubionym publicystą?
Jest ich dwóch. I są braćmi. Są braćmi, tak. Nawet przez chwilę zastanawialiśmy się z Arturem, żeby nie ułatwić, bo jakby ich publicystyka jest tak spójna i tak podobna, że w zasadzie gdyby zmienić podpis, nikt by nie wpadł na to. I Marek wymyślił takie połączyć Michała z Jackiem i na przykład, żeby się pojawiał u nas Micek Karnowski. Micek. Może się obrazić jeden bądź drugi, natomiast no, zastanawiamy się. Ale bardzo podobne pióro mają. Ale piszą tak. Bardzo podobnie. Tak. Tak, nie wiadomo o czym za bardzo, ale podobne jest to. To jest takie piono. Ja bym, Micek Karnowski, ja bym tak powiedział. Tak, to bardzo porządne imię. Ja bym tak spuentował, że ich tak jakby w tej stylistyce właśnie tej prawicowej prasy bym tak spuentował w tym stylu mniej więcej, że ich pióro jest zmoczone atramentem spółek Skarbu Państwa. I to jest po pierwszym tygodniu czytania. Ale to jest po pierwszym tygodniu czytania. Ale żeby nie było tak źle, to ja powiem w całej tęczy spółek i różnych tuszów, tak, generalnie, bo tam wiesz, się mieszają. Nie, to jest biały i czerwony. Jest nie. Nie, ale powiem wam, że... Czerwony to miliony, biały tysiące. Piszemy o różnych też, znaczy mówimy też o różnych jubileuszach, różnych tych telewizji prawicowych. To Tak, bo były dwie imprezy, suto obstawione spółeczkami, więc... Premiera jutro. Znaczy, jutro. Nie wiadomo, kiedy oglądacie. W poniedziałek, 12 września, pojawia się na naszym YouTubie, na Sekielski... Na YouTube... Tutaj, gdzie jest to. Tak, tutaj, gdzie jest to. Tak. Tu jest Polska. Tu, gdzie oglądacie właśnie Sekielski Sunday Night Live, pojawi się w poniedziałek 12 września. O której? O 19, powiedzmy. O 19. Pierwszy odcinek Klubu Gazety Polskiej. Tych dwóch jakże mądrych, błyskotliwych. I przystojnych. To chciałem powiedzieć na koniec. I przystojnych, a przede wszystkim polskich. Polskich redaktorów. Przeanalizuje prawdziwie polską i prawdziwie patriotyczną prasę. A nie tę, która jest jedynie polskojęzyczna. Tak, będzie. Tak. Danke. Danke. Schön. Auf Wiedersehen, meine Brüder. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj tak króciutko. Miejmy nadzieję, że Polska zdobędzie złoto. Siatkarze. Tego się trzymajmy. Polska jest w ogóle mistrzem świata we wszystkim. Nie? Dla mnie wszystko, co polskie... Na przykład prezes Kaczyński jest mistrzem świata prezesów, moim zdaniem. Tak. Nie, no to znaczy, wszystkim Polska jest mistrzem Polski i to jakby... We wszystkich kategoriach, nie? W hokeju, na trawie, prezes? W hokeju na lodzie. Prezes? Prezes, tak. Jest najpiękniejszy, najsilniejszy, najmądrzejszy, najbardziej wysoki. Nie czytajcie już tego. No. Artur Nowak, Marek Sekielski i Tomasz Sekielski. A w przyszłym tygodniu prawdopodobnie niestety programu nie będzie. Ale to jeszcze podam w osobnym komunikacie na naszym fanpage'u. Na Facebooku. Sekielski fanpage. Więc tam naczelny będzie. Został przywołany do Niemiec, gdzie będzie musiał zdawać raport z opluwania Polski. Tak, comiesięczne. Comiesięczne. No. I bo słabe w Berlinie, są wyniki. Są zaniepokojeni w ogóle, że Sekielski no, słabo pluje po prostu. Nie? I go tam przeszkolą. I będzie już ostro. Teraz już wiecie, dlaczego powiedziałem, że z Arturem są najgorsze programy. A, nie powiedziałeś nic o Tusku dzisiaj. Ja powiedziałem Für Deutschland. O Tusku. No bo Jędraszewski był, ale nie było Tusku. Tusk jest taki, wiesz, niemrawy strasznie. Dobra. Na tym kończymy. Dobra, dziękuję bardzo. Chcę się rozwijać. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.